LGD03, FPX12. Czy LGD w końcu coś wygra? To jest dobre pytanie. Renekton, Pike, Lucian. Pike'a w tego, w Life'a od razu strzelają. I żadnego bana w Milky Way'a w ogóle. Zadziwiające. Rumble LeBlanca i Brown. Okej. Ej, Tristana open. Tristanę zostawili. Kurde, ban Brown, a nie Tristana, no dziwne. Troszkę dziwne. A, Shelona. Spoko. Jak szybko FPX w ogóle lokuje, nawet się nie zastanawiają. Ezreal. Nautilus tutaj na pewno? No Kiana raczej nie zobaczymy. Zeta też raczej nie. Ale pod dymie. Paczak zrobił ochotę. Zedy, Kiany, no to byśmy chcieli oglądać. I Tristana Korki. Yeah. Mój ulubiony mid lane matchup. Jeszcze nigdy go nie widziałem. Kennen, Zyrka, Xan, TTF. Dwa bany w topa. No z Karenem to trzy. No i co na topie? Ja się nie dziwię, jak LGD zagra Sejuani po prostu. O, Lilię wolą? Myślałem, że Sejuani będą grani. Jednak wolą AP. O, Jayce na blindzie. No to chyba Gnarek jakiś, co? Zdzisław Malphite? O, Ornn też fajny. Zdzisław pod przetrzymanie gra. No dobra, spoko. Jayo! Jayo! Z książką Ornik. A reszta normalna. No ale w sumie w Jayce'a książka to chyba też jest standard. Nie ma co Graspa grać. Aftershock też bez sensu. No spoko. Milky Way na redzie start. Lilia tak samo. Tylko że Lilia dostała pulkę. Ale czy ma to znaczenie? Chyba nie. Tylko że dobra, Brand gra do bota. A Lilia gra do topa najwyraźniej. W samej Japonii 10 dni 1300 zł? No czekaj, no ale jakieś hotele, jedzenie i tak dalej, to tyle? Oiker. No dobra, spokojnie. Pomyśleli, że pewnie Brand stoi w tym krzaku, więc nie chcieli go nawet gonić. A Branda nie było. Taki lekki blefik został zagrany. Milky Way już leci do bota. Leci, idzie to zdejmować, tak łatwo. Leona pierwsza, stun, nice. Ale Life nie żyje. Ale dobra, patrz, zobacz, Nautilus zabił Leonę. Nawet Ash gnił 100 killa. It's fine. Ten w takim wave'ie walka chyba nie jest wskazana dla FPX. Ojej. Tyczą Milky Way się tak pokazuje? Ojej, ty, no ale to dziwne było. Czemu Milky Way nie czekał, aż meteor wejdzie i w tego meteora można by było wejść, czy coś? Jakoś dziwnie to FPX rozegrało. Czy tamci nie mieli informacji, że jest ten Brand? Można było to trochę przyczynić. Conqueror nie jest lepszy. Na Jayce. A jest face rushik. Wiesz co, wbrew pozorom, Ornn ma trochę damage'u. Zwłaszcza teraz, 6 level, Ignite załadowany. Jak tam go coś lekko pobijesz, to później tym Ornnem można naprawdę zrobić kuku. A tak, to wiesz, Jayce odpala face rusha i spieprza. Nie, no ten face rusher chyba spoko, myślę. Plus tam jeszcze masz, wiesz, Manoflow Banda. Masz jakieś te movement speedy i tak dalej. 6 level Meteor. Milky Way do spania. Leć dalej. Tristana. Ty, co tak, kurczę, defensywnie tą Tristanką? Nie mógł na głowę skoczyć im? Wydaje mi się, że mogli spokojnie tam grać agresywniej. Że FPX jeszcze tutaj podchodzi? A po co wy tu jeszcze idziecie, chłopaki? To jest po robocie. Milky Way ma całą górną dżunglę do wzięcia, on leci w te Void Graby. Masakra. Arrow. Arrow, Burdola i nic. Flash. Okay. No, bezpiecznie, bo streszować. Walka o blue buffa. Szarpanina jakaś. Wow. A, chciał W za niego i podać do Lili. To się nie udało. Ojej. Cały plan w dół. Maro, ładek dom. No ale jest klęs, więc chyba nawet nie ma sensu go wysyłać. RK dla pewności? A nawet nie. Patrz, jak autotaczki.
Nie no, aż jak już wiesz, jak już przytrzyma, to nie puści. Po prostu. Berzerki w gotowości, movement speed lepszy, spowalniasz przeciwnika. Nie puszczasz. Miał arrow, ale wiedział, że nie trzeba go zagrywać, bo gościu ma klęsa. Brawo, Deogdam. Czekaj, nie miał arrowa? A aż co? Nie no, miał chyba. Oj. Czy ja jestem ślepy? Nie no, niekiedy coś nie dowidzę może, ale wydaje mi się, że miał. Zaraz zobaczę na YouTubie. Burdol, okej, okay. Ładny slip. Ten LGD chyba to wygrywa spokojnie, co? Jeszcze tepek od Tristany. Nice. Na głowę raz, na głowę zaraz dwa. Najsik. Chwila, cofam tam tą akcję. O kurde, rzeczywiście nie miał. 7-6. Ja pierdzielę, nie miał tej erki, dobra. Ślepy jestem. 4 być grabiki, spoko. Ale jest ochota na więcej. No nic z tego. FPX przejmuje. No dobra. Ten LGD coś kurde gra. Ja myślę, że FPX tutaj na spokojnie sobie to wygrywa. A LGD kurde nie chce się tak łatwo poddać. Niby 0-3. Oni też po żadnej mapy nie wygrali jeszcze. Tak, LGD ma 0-6. Oni jednej mapy nie udało im się jeszcze wygrać. Darbowa Haraldzica na FPX. Dobry. Tylko pytanie co ze Smokiem. Czy da się i Heralda i Smoka zagrać? Czy za dużo? Tristana niby do tyłu w CS-ach? Ale Bounty się zgadza, bo ma 2 kile. Czemu komentarza słuchamy? No bo chodzi o dźwięki z gry po prostu, żeby były. Zresztą ci komentatorzy chińscy są spoko, ja uważam. Niekiedy jest taka, wiesz, się wczuwają, krzyczą, coś się dzieje. Dobrze robią. Nic nie rozumiemy, ale buja i tak. Kurde. Oj. Live chyba troszkę za głęboko. Dobra, ale ona poświęcona. Pytanie, czy grasz dalej? No grasz. Jeden za jednego. Orn jeszcze coś? No, ale tu nikt nie idzie. Orn, zostaw, z dzisiu. Dzichu, no co ty? Patrz, tam już się koledzy wycofali, a Dzichu do przodu, leci sam, wariat. Kurde. O, low na to ulti. No dobra, jakby to ulti weszło, full combos, no to Brand by dał full combosa. Ale czy by zabili realnie? Tyle, nie wiem. Oj. Znowu support za support. Ej, nie, no ta meta jest, kurde, tragiczna, no. Tylko supporci umierają. Patrzcie, Leona ma 5 wywrotek. Nautilus ma 4. Wypierdzieliście te warmogi. Nie można tego oglądać. Ty, trochę przewagi LGD ma. 4K do przodu. Expowo trochę do przodu. Vitamach trochę do przodu. Czy FPX może sobie tak spokojnie zajmować teren na smoczku? Oni chyba nie czują tego, że są do tyłu. Oj, Koraz. O nie, dobra. Oddajemy. Never mind. Korki no TP. O kurde, czekaj. Slipek. Dojazd Branda. Ale Meteor ma problemy. Ale to jest Zonia. ZDZ. Oj, patrz. Patrz na Zdzicha. No i co? Ktoś tam mówił, że Orn słaby. Oj, ten knock-up. Brawo. FPX, fighting! Możesz na Shora iść? Chyba możesz, chociaż nie ma Branda. Ale będą robić. Ty, a ten Orn nie może Smite'a wziąć z książki? Chyba nie może. Powinien go wziąć. Jeśli by miał. Ktoś tam pułkuje. Tristana nawet TP'ka nie ma. O, jeszcze się strudnowali w niego. Fleszyk Burdol. Ale zatrzymał na Shora. Dobra, Burdol, bohater. Kto lepiej skaluje? Jak dla mnie FPX to wygrywa. Cały czas wierzę. Rzeź supportów. 6 razy Nautilus. Yes. No współczuję supportowanie w aktualnej mecie. Ty live jakąś przyczajkę robi od pleców. Wyjazd w Jace'a, tylko że trochę follow-upu brakuje. Face rush pomoże? No nie. Nie wystarczająco. Fajny turn. No ale co? Masz Shora robisz i tak? Robisz. Tego Warda wypadałoby wyczyścić. Dzięki, chłopaki. Nie najgorsze ulti Jeza. Dobry połk. Oj. Do spania.
Tam dospany, ale nikt tam nie bije. Patrz, aż jak się rozkręca. I na tyle znowu padnie? A może nie? O kurde, Milky Way. Milky! Żyjesz? Żyję, dobra. Ty, no ciężko trochę tego nasze raz zrobić. Ciężko go podejść tak łatwo. No i co? Leona darmowa czy nie darmowa? Może nie darmowa. Ładny ulti Eza, 4 osoby. No i Leona musiała spieprzać. O kurde, Orn. A tutaj ma follow-upu. Ciężko, follow-upik. Nautilus spalony. Jaycik, dyntka. Dawaj FX. To smoka chyba, co? Aż teraz tego nie będzie. No i smoka można zebrać. Nie chcą? Czy Tristana, Ezreal, Lilia up. Mogą dokuczać. No dobra. Ja najbardziej chyba lubię ten wywiad ze Snaxem, jak na lanie. Coś tam były jakieś obsuwy i coś tam sobie pizzę jadł. To był super wywiad. Ale ma chyba z 15 lat bodajże. Kurde. Troszkę się jeździ, rozkręca. Ty, no, patrzcie, ten Jace, fajny tepek. Tylko, że to wciąż jest Jace. Ej, ale ich rozkładają. Burdol, dobra, spłonie. Ker, martwy. Ty, fighting. Ej, no nawet fajna ta gierka, wyrównana. Cały czas takie, wiesz, przerzucanie się gierką, kto to, kurczę, bardziej chyba strołuje. Milky Way, Flesza ma do kradzieży, ma R-kę, może tam by pierdzieliś tą R-ką coś? Orn ma ulti za 4. O kurde. No i jednego zabili. Ty, patrz! O kurde, Tristana dead! O shit! Ej, dobra jest ta gra. No to jest taka trochę kwintesencja chińskiej Ligi Legend, wam powiem. Dużo biegania, napierdzielania. Makro trochę dziwne, ale leją się zacnie. Ty, nasza już tak nisko? O kurde, Milky Way myślałem, że weźmie. Ale FX chce się bić, chce to czyścić. Nautilus dyntka. O kurde, Ker. Uważaj. Ker, fur. Ojoj, Tristana full HP. Tristana jest napalona. No, ja myślałem, że do przodu pójdzie. No dobra, LGD na Shor. Co to było, zerka? Ej, no w sumie z tego na Shora, LGD, to nie zrobiło za dużo. 900 Baron Powerplay, żadnej tier 2 nie udało się wziąć. Ej, no bida. To ciekawe, co jest i arena, i ten... Na Burdola, jazda. I na Nautilusik jeszcze 10 raz się musi wywalić. Oczywiście, że tak. Oj, Ker spłonął, a raczej od pasywki Lili padł. No ale to jest 2-1 wciąż. Live się wyleczy. Mało Ormoga. FPX i tak w lepszej pozycji, 4v3. No nie mówię, że LGD może sobie tutaj tak wejść. Come on. Oj. Nice. Jest Zonia, no przygotujcie to. Ty, dobra, stwierdzili, nie będziemy bili tej Lili. Tylko weźmiemy smoka. No dobra, spoko, niech będzie. 21-17. Kurde, jaki score w ogóle. I 2-10 Nautilus. Nice. Shit. Ajajajajaj, tefek do turetu. I turet pada od minionów. Beczka, bo to będzie inhibitor wzięty. Ej, no bierz ten inhibitor. Burdol, nie bój się. No burdol wystraszony. No patrz. Turet przy Nexusie pada. Kurde, co się dzieje, panowie? Co to ma być? Nautilus po raz 11. Oj, nie, tym razem. O kurde. Ty, no problemy FPX. I to duże. Ty, no to jest koniec gry. To nie są problemy. To jest koniec problemów. TP Jaycik. Ja znam, na Shora nie trzeba robić. Nie no, koniec to jest. 5v2, no bez przesady, tego się chyba nie da. Zepsuj, co, LGD? O, karty złapane. Dobra, koniec. Zdzisław, no niestety nic nie poradzisz. Wave'a chciał coś tam wziąć, ale nic z tego. LGD! Zaskoczyli.
Pierwsza wygrana mapa LGD w tym sezonie. Tych trzech była trójka. Znowu czterech. To czwarta. Nieźle, nieźle, nieźle. Leona LeBlanc, Gnarbany, Ashe, Trista, Rumble. Z Gisów za 4 Nektonem. Przeciwnicy biorą Ezreala z Korasem. Burdol znowu Jaycik. Patrzcie, jaki połk w ogóle LGD już ma. Na dystans chcą grać. Pike, Rel, Braum, Zirabany, Nautilus wzięty, Alistar do Kajsy. Ej, na razie mi się to FPX w ogóle nie podoba. To Brand znowu? No musi czapę wziąć. No Brand. Bez AP? 4 HD? O kurde. FPX, serio? Ale w sumie jak popatrzeć na prawą stronę, no to nie ma kto armoru stakować tak naprawdę, nie? Bo są bardzo skuszowaci. Może ma to sens. No Kajsa będzie miał trochę AP, wiadomo. I dalej. No dobra. Ciekawe rzeczy. Lucian, Kindred jako duo. No dziwne, kurde. No ale to jest Milky Way. Może trzeba mu zaufać, że będzie dobrze, tak? O kurde, Milky Way, ofensywa. Do końca. Krabik jeszcze ze stakiem. Idealnie weszło z Jihu. Fleszyk. Dobra. It's fine. Tyle Milky Way myślę, że jest cwaniakiem. Ale tu jest wart. I jeszcze w trapkę wbiegł. No ale chyba to jest kwestia, że chcą dopuszować wave'a i tyle, nie? Nie chodzi tu o żadnego ganka. LGD takie dobre, czy FPX odwala? No LGD trochę zaskoczyło poprzednią mapą. Było info, że tego. Na topie jeszcze był przed chwilą Milky Way. Można mu tutaj podpierdzielić golemki. Fajne zagranie. Tylko, że jest na wardzie Meteor. Ale smite i out. Szybkie. Spieprzamy. Dobre Meteor, dobre. Oj. Karę, uważaj chłopie. Chociaż, wiecie, jakby Korki już jest po teleportacji z itemami, więc Lucian chciał stradować tą resztkę HPK i steleportuje. Więc Korki też od razu musi cofać, ale Lucian jest cwaniakiem. Sfejkował recall i dopuszuje tego wave'a. Bardzo fajne zagranie od Kera. Czekaj. Dobra, Dzisław. O, jak to wyszło! Nautilus Hitbox XD. No niezłe. O kurde. Co ty tu? Kepler. Dobra, tam chłopie, nie w tą stronę, masz bazę. Brawo, life. Trochę z niczego ta akcja. No dobra. Coś tu obojd graby. Przepychanina. Ale LGD, no patrzcie na ten połk. Nidoala pokuje, Koras pokuje, więc trzeba wjeżdżać. No i live wjeżdża i co? I nie wyjdzie z tego cało. Dobra, Kindred ulti. Jakoś na turna? Nie, nic z tego. O kurde, CDZ. Wow. No za dymę. Deogdam? Czyścisz co? No coś tam porobił. Ale niewystarczająco. 2 za 1. I LGD zgarnia 6 Void Grabów. Ten 2-0 LGD? Kurde. Damian, jak się pozbierać po rozstaniu z dziewczyną? Minęły 3 lata i nadal brak człowieka. To pierwsza, więc nie mam doświadczenia w takich sytuacjach. 3 lata minęły od zerwania z dziewczyną? Jeszcze coś ten? Przeżywasz? Co jest z tobą? 3 to ja mogę dać ci tygodnie. Na jakieś tego. Rozjebanie. Jesteś normalny? Jak można 3 lata przeżywać? Chłopie, ile masz lat? Just go next! To jest tak, jakbyś stary grał w LoL'a, przegrał jakąś grę i byś przez 3 godziny później tą powtórkę oglądał i przeżywał to. Chłopie, just go next i tyle no. Życie idzie dalej. Niekiedy się tak dzieje, że się coś kończy. I tyle, no normalna kolej rzeczy no. O kurde. W LGD głęboko wchodzi. Tak jak nowi partnerzy twojej kobiety. Żartowałem, przepraszam, no musiałem no. Turret na midzie, okej. Okay. O kurde. Ojej, Ezik. Trzeci raz złapany, o Boże. Dają mu najbezpieczniejszego AD carry, a on takie coś? O sorry. To tylko żarty. No nie, no kurde. Serio, 3 lata po kobiecie można przeżywać? Rozumiem, jakby ten, jakby... Nie wiem, zginęła w wypadku czy coś, no to... Przejdzie na akcję, ale...
Jak się związek kończy, no to... No to jest normalne, no. Kurde. Naucik. No niestety. Ej, strasznie chaotyczna jest ta BO3, kurde. Ale sobie fajnie się to ogląda. Wow. CDZ. Trochę dziwne, że to E użył na początku. O kurde, czekaj, CDZ. Tej redek na tego nie wygrywa? Nie, dobra. Na LGD totalnie tutaj dominacja na razie. No przydałby się ten czwarty stack dla Milky Way, a w ogóle Milky Way idzie w kolektora, mając 0,03. No ale w sumie no ta prawa kompozycja no jest dość squishowata, więc kolektor ma sens niby. No tak dziwnie to wygląda trochę. Milky Way, ja wolę czy Marsa? Ej, a są jeszcze batony Mars w ogóle? Są. Kurde, nie jadłem Marsa. Nie wiem kiedy ostatni raz jadłem Marsa bez kitów. Oj, life, no ta R-ka trochę za późno, bratku. Trochę późno. Dobra, korki będzie dead. O, jeszcze wziął kinredubę ze sobą. Okej, Ker. Ej, Boże, Ker, hi hao. Warmak u Aristara. Nasza ra chyba się nie da robić, co chłopaki? Czy jesteście wariatami? Ty. No zabita kinred. Patrz lepingów na mapie. Jak lecą z pingami, kurde. Jakby te pingi zadawały damage. Ale mają to, tylko kwestia jak to wyjdzie. Chyba, że Lucian ukradnie. Dobra, nie ukradł. Ej! Wow! O kurde. Yo! 3 deady za Nashora. Czekaj, Korki też był martwy. Ej, tylko Nautilus ma Nashora. Ale gówno wyszło z tego Nashora, o Jezu. Słabizna, straszna wyszła. I jeszcze Milky Way idzie po staka na kraba. Ej, dobra, może teraz jest lekki czas na tego, na FPX? Przebudzenie? Powtórka od Krasa, POV. Strasznie późno Alistar grał R-kę. R-ka. Kurde, już powinna być R-ka. A u Kindre też mogłaby R-kę zagrać na Alistara. Ale patrz jaki spokój na twarzy. Na chillku. Totalny chill. No i dobra, i patrzcie, LGD zajęło teraz teren przy smoku i nie dają wejść. Dog, dam połowa HP. Połk leci jeden za drugim. I to jest problem. Czyli jest spotowany. No i FPX od razu wyjeżdża. Wiedzą, że nie mogą grać na czas. No ale nie mogą też zagrać teamfightu za cholerę. Chociaż? Kurde. Kajsa, patrz. Kurde, Dogdam. Będziesz bohaterem? Da się jakoś? Szuka Korasa. On już R-kę grał chyba, nie? Grał. Patrz. O! Aaaa, jeszcze barierka, nic nie zmieniła. No nie, no 2-0. Ciężko się gra. Ogólnie te kompozycje połkowe, kurczę, są mega irytujące. Zawsze się to ciężko grało. FPX to wygra? Tutaj? Ej, no dobra. Może jednak zaczynam wierzyć. Jeden zawodnik ściągnięty. No i zobaczymy, co się wydarzy. Patrz, połowa HP Kajsy już, no i odpuszczasz. Ale lipa. Może trzeba tu wjeżdżać? Kurde. Milky Way. O, cholera. Jest jakaś próba. Mają Nauta. ZDZ też nieźle. Ej, patrz! Ej, FPX! Kurde, Dogdam nie żyje. Ker, coś postrzelasz? Ciężko się gra. Kindrederka. O cholera. Ezik, werce Kindred. Ezik nie żyje, dobra. FPX, fighting. No i... Live jeszcze szuka opcji na turna chyba. Warmog też wszedł. Tylko co ze smokiem? Bo nie chcesz go oddać. Oto była cała ta zadyma, żeby smoka ogarnąć. Rynek ten useless w tej grze. No wiesz co, no rynek ten jest tutaj takim mięsem armatnim, można go nazwać po prostu. Ma tam być na froncie i coś pomóc i kogoś zestunować najlepiej. Milkiś. Jednak nie daleka lepsza. Okej, Milki. Ale, no niestety. Jest Korki. 17 level. Prawie 4 itemy. No niestety. Jakaś trapa w ogóle zabiła. Niby Nidalki nie ma, nie mają smite'a. Lepiej tego nie kończyć jako LGD.
O Jezu. Zdzichu. Co to było? Kurde. No dobra, jednak na rynek to nie uzles. Jednak plus jeden dla... O, kurwa, zabrał to! Przepraszam, że tak się wydarłem, ale ja pierniczę. Co jest? Kurde. Ja pierdziu. I nikt nie zasłonił tego. Ale to tak przeszło bokiem. Kurde. Deogdam. Ale wariacik. Patrz na to. Boom. Nautilus się skupiał na DPS-owaniu. No dobra, no niby nasz rozebrany, ale i tak wchodzą jak do siebie. Gracze LGD. Ojojoj. Zdzichu. Oj, zdzichu, zdzichu. Próbuję kończyć? Nie no, nie powinien tego chyba skończyć LGD, nie? Jeszcze nie koniec. Jeszcze nie. Ten Anidem midem. Czemu LGD po prostu nie pójdzie topem jak normalni ludzie, którzy mają mózg działający? Budugia. O kurde, patrz. ZDZ, do Jaskorasa. A czemu taka Zonia? Bogdam. Ty, FPX to wygrywa. Ja pierdzielę, no nie rób jaj. No jadą. 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 Jadą, świry, jadą. Ja pierdykam, no dobra, ale to nie wiesz. To i tak jeszcze nie jest koniec gry jakiś, czy coś w tym stylu. Ale jest Elder za 50. No nie no, LGD będzie w gotowości i tak. Czemu LGD nie idzie topem po prostu? Ludzie, co jest? Jeszcze GA ściągnięte z Chase'a. Nice. Ej, i daleka pada. Ja pierdzielę. Ej, FPX wygra tę grę. To jest Elder i nasza Arabia bierzesz. Niemożliwe. Co to się odwala? Co to ma być? Czego my jesteśmy świadkami właśnie? Ja pierdzielę. Ej, zajebista jest to seria, no. Mega fajna. Do Nashora, FPX do Nashora. Nie grajcie głupio jak LGD. Kapacz, Jace rozciąga topem. Ale się boi. Uuu, nawet TPK daje. I daje na bota, żeby robić pressing, gdy oni będą robić Nashora. No dobra. Chcą zapuszczować wave'y wszystkie. No, Budol chce zapuszczować wave'a. I na midzie zapuszczują wave'a, żeby, gdy FPX będzie wychodzić od bazy, żeby tego Nashora mordowali. O kurde. Jest tam coś jeszcze do dodania? Nie ma, dobra. Zonia zużyta. Ten, ale też grają na jeden ten. Na jeden lane grają. FPX. Nigdy nie jest przygotowany top lane. Botny będzie dopiero za jakiś czas. Co, próbujesz to kończyć naraz? Nie, 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 nie. Inhibitor na topie, dobra. I teraz FPX, zrikalujcie do bazy, proszę was, i pójdźcie botem. Pokażcie, że w Chinach potrafią ludzie grać w LoL'a. I wiedzą, jak się kończy gry. Resetujesz to, idziesz botem. Rikalują. Brawo! Brawo! I do bota, do bota. Idziecie midem, to będę zły. Do bota! Chociaż nie, dobra, kurczę, chociaż nie wiem, no tego wave'a trzeba pusznąć. Ktoś musi tego wave'a na bocie coś fixnąć. Bo rozumiem, wyjście z mida, spuszczowanie wave'a dwóch i przejście do bota. Chociaż nie, dobra, ten bot się puszuje sam z siebie. Tylko na tego bota trzeba wskoczyć, na wave'a. To całkiem fajny połk, wchodzi, o kurde, double TP. No, dobra, jazda, deogdam. Ma Zonię, ma Zonię, dobra. Nie wiem, wygrywają to na pewno? Wygrywają to. FPX! Chociaż? Nie no, FPX, FPX. Burdol, nie robi jaj. O kur... O, shit! Meteor przy życiu, ostatni. Wave na midzie, leci. I live musimy dokuczać. Nie daj mu cofnąć. Ej! Kajsa padła od jakiejś tej, pułapki! Ale to i tak koniec. Milky Way to kończy. I Darka musi zabić Alistara, jeśli chce wrócić do bazy. Nie pozwoli mu wrócić. 15 sekund Nautilus. Patrz, Alistar. Pokaż tę drugą... Tę drugą pokaż. Dobra, nieważne, Nexus. Koniec. FPX. Ty no nie dowierzam. Ja pierdzielę. Ale gra. Ale giera. Kurde. Mocne. Ile tam było w słocie do tyłu?
Ale to była z piątka do tyłu, nie? Tam nie było chyba aż takiego wielkiego comebacku. Ale i tak, nevertheless, comeback zajebisty, no. Nice. 1-1. Lucian na first picku. O co im chodzi z tym Lucianem? Aż taka wkręta na Lucianę na midzie jest? Czyli stana korkibane, no dobra. Więc trzeci AD carry z rzędu, po prostu trzeba go brać. Niech im będzie. Leona jakaś tutaj? Ashelona? Albo Ashe Braum? Ashe Sap... A nie, to będzie Zeri na midzie. Zeri na midzie. It's Zeri mid. Zeri Lucian na midzie. Jezu, ta meta. A jest Glona. Dla LGD. Harry to dobra Zeri. Czekaj, czy on tam Zeri grał już? Jeszcze nie było Zeri w jego rękach. Będzie pierwszy raz. Braumik, okej. Okay. No, spoko, te piki, spoko. Tylko co do Zeri na midzie chcesz grać? Jaka meta by tutaj pasowała, żeby było dobrze? Kurde. Nie wiem, ja na midzie wolę jakieś Orianna, Ahri, Syndra, Lissandra na przykład. Magów bym chciał na midzie. Na dżungli jakiś, kurcze, najlepiej Lee Sin, Kindred, Jarvan, Xin Zhao, coś takiego. Jayce, Kennen, Gnar, Twisted Fate. Wszystko na topa bany. Wszystkie bany na topa range'owe. No i czym to się skończy? Pewnie Kassantę. Yep. No wszystkie kontry w Kassantę są zbanowane po prostu. Ale LGD może zagrać jakieś Sejuani Camilla nawet tutaj. I byłoby fajne. Lidia. Ale Camilla. To może tutaj jest Sejuani po prawej. Czy w hitach mają... No nie no, Milky Way czy Sejuani zagra. A w życiu. Nie ma opcji. Ej, Poppy jest fajna. Zeri, Brauma, Xante. Looks good. Mi się podoba ten pomysł. A Milky Way na APK musi wskoczyć. Brandyny. No dobra. No i co my na to? Na te drafty? Dobra. FPX win. Wiara. Runy. Standard. Brand z kometą. Klęs na AD carry. No dobra. Kurczę, to może być długa gra, szczerze wam powiem. Na topie nudy, na dżungli farmerzy, na midzie dwóch AD carry. Może być powolny early game bardzo. Wyłączasz kamerkę za każdym razem, jak idziesz po incydencie dupnym. Tak jest. Cały czas jestem bez spodenek, także no muszę, niestety no. Taka sytuacja. Co długo te piki są w mecie, jest drama dla mnie do oglądania. Teraz jest normalnym field z draftem. Już wiem, że wolcy też będą takie, że 2 miesiące będą bite te same piki. Nie, ja myślę, że do wolców Riot coś zrobi. Muszą coś zrobić. Oni też to widzą, no. Za dużo myślę, że jest takich głosów właśnie, że no kurczę, grają cały czas to samo, popy. Trochę to jest lekka przesada. Dlatego nerfią Sylasa. No właśnie widziałem, że jest jakiś plan na zmianę Sylasa. Trochę nie wiem, skąd im się to wzięło. Trochę dziwne. Ale ogarną to. Frek ogarnie. Na pewno. Czy kiedyś Riot nas zawiódł? Nigdy. Oj. Ty, ja tu mówię, że to będzie spokojny mid lane. A, tu jest naparzanka. Tak jest. Jeszcze niech na topie zaczną grać AD carry. Dopiero będzie prawdziwa meta AD carry. Dobra, diving na bota. Lilia z bazy wybiega. Jest puszczona wizja, okej. Okay. No i meteor zespotowany. No i co oni na to? Nie ma co... Oj, daj w uzie. Dobra, ale to nie jest kill. Kill to nie jest, ale i tak spoko. Ty, w ogóle to już playta wzięli na FPX. Ładnie. A to jest normalne, że Ashe Braum mają aż takie prio na bocie? Milki? Maga. Pali się. Ładnie, life. Jeszcze stun. Patrz. O kurde, FPX. O kurde. Jeszcze na Ezreal nałożył pasywę. Nie padnie, meteor. O cholera. Ja pierdziel, jaki syf od FPX. No nie, martwa jest Staszka. O Jezu. Miało być spokojnie w early game'ie, ale to jest dzika seria. Nie ma tu powolnego grania. Napierdzielamy się cały czas. Dajwujemy bota między dwoma turetami. Tak jest. Wzięliśmy 2 plejty prawie. Tam chcemy więcej. To jest właśnie LPL. Tak jest. No nie no, ta seria to jest kwintesencja LPL-a po prostu. O to właśnie chodzi w Chinach. Tak się tutaj gra w LoL-a. Już mi się nie chce oglądać tych nieudaczników z FPX. No chłopaki niekiedy są troszkę za bardzo agresywni, po prostu.
troszkę za bardzo się odpalają. Czyli to tylko streama z LCK-em, ale byś streamować z LCK-a zamiast LPL-a. No nie no, myślę, że bym sobie po prostu wybierał serię, które bym chciał zobaczyć. Która ciekawsza, to bym oglądał. O, nie ma Klęsa. Mają go. Brawo. Brawo, 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 FPX. Oj, no ładna ta przewaga na bocie. 20 CS-a. 3 plejty wzięte. Solidne granko. Oj. Ja pierdykam. Dobra, ty, bo tutaj bijatyka też. FPX. Jazda czy nie jazda? Ładny ulti popi. Wywali Branda. TP Zeri. Dobra, popka niestety musi upaść. To co, LGD wzięło jednego tego, Void Graba, mają czwórkę. I LGD może do smoka iść, czy nie? Może nie. Tu będzie teraz teamfight, JDG. LAP. Jo, Jinjiao. Dobra, dawać GFPX, dawać. Leżasze? Nie trzeba? Nie trzeba. Oj, ale patrz, Milky Way się nie boi. Ej, w ogóle niekiedy Milky Way aż za agresywnie gra. Przecież tu nie było potrzeby flashowania chyba, nie? Ale już mieli. 100% mieli. No on tak niekiedy właśnie dziko, kurde, wjeżdża. Nie, jeszcze więcej tych AD Carry? Nie no, jeszcze potrzebujemy AD Carry na topie. RK popi? A, nie ma nawet takiej potrzeby, okej. Okay. Chociaż? Jednak safe. Milky Way to topowy jungler na świecie. Kurcza. No myślę, że jest gdzieś tam w jakimś pewnie top 8. Ale jemu trzeba trochę lepszą drużynę by było dać. Chyba. Oj. Slipek trochę nijaki od Meteora. Meteor do flash. FPX. Win. FPX win. Yeah boy. I heraldzik. Dobra. Ej, no patrzcie na FPX. Kurczę, tak blisko było, żeby było 0-2. A tu comeback. No dobra, czy LGD realnie na smoku coś może zagrać? Chyba nie. Tu red na bidzie tak o, oddajemy. Oddawany. I heraldem pick dalej. Co to za próba była engage'u? Puszowanie wave'a i do mida. Do smoka, znaczy. O kurde. A jednak catch. Catch. Ja pierdzielę. Ale jazda. Ale jechana. Patrz na Dogdama. Ale dzikus. Ja cię syłne. FPX. O to chodzi. Na to czekaliśmy. Tak to ma chodzić ta drużyna właśnie. Agresja do przodu. Docisk. Pięknie, pięknie. No w ogóle side lane'ami nie grają. Tylko chcą na Shora. Zapraszamy na Shora, tak? Leona no flash, Lucian. Lilia ma za chwilę. Areczka z EDZ. Ciężko, ciężko tam wejść. Zdzichu. Dobra, ładnie zdzichu. O kurde. Bo skręcają się LGD. I to bardzo, o cholera jasna. No nie. FPX nie. FPX nie. O kur. No patrz na zdzicha. Ja cię zdzichu. Ale dzik. Lucian tripla zrobił. Też fajnie. Kerma flesza. Ciężko będzie tam Milky Way'owi wejść. Ale próbują się rozpychać. O. Lilia wzięła. Milky Way za wcześnie. Milky Way dead. Zdzichu znowu na tyle. Wziął jednego. Ja pierdzielę zdzichu! Ja cię sunę! Zeri wygrywa. O, QSS. No trzeba Meteora zabić, jeśli chcesz na Shora robić. Mago, bo jest szybszy. Chyba. Nie, Lilia też jest szybka. No dobra. Na Shor, Brown plus Ashe we dwójkę. Zeri typuje, okej. Okay. Ej, nie no, zdzichu. Co za gierka w jego wykonaniu, kurde. Zdzisław. Niezłe zdziwko, co on dzisiaj robi. I nasz od dla każdego. Ty, a tutaj Lucian padł. Przegapiliśmy. Co się stało? Ten FPX wjeżdża do bazy. Ale chcą kończyć tego? Tak, o?
Na pewno to jest mądre, FPX. Trochę się cykam. Dobra, przejście do mida. Milky Way, co to za agresja? Co to za flash? No dobra, jest okej, mają Lone. Mają inhibitor. Jeszcze bym to oznaczone, można to kończyć chyba. Cichu powrót do bazy, teleportacja na creepa. I kończą. Popka, RK tylko w Milky Way'a. Koniec, koniec, koniec. FPX! Udało się wrócić do tego, na szczęście, kurde. Jeszcze KDA trochę do przodu. Klasa. Ja pierdzielę, ej. Ta druga gra. Przezajebista, kurde. FPX, 2-2 mają, tak? Spoko, spoko. FPX Fighting, niech tam się coś rozpychają. A LGD do boba. Oni nas nie obchodzą. Niech na końcu będą. Ale seryjka zajebista, bardzo mi się podobało.